Jednym z takich największych tabu na lewicy jest czarna przestępczość w USA. Badania pokazują bowiem, że mimo tego, że Afroamerykanie stanowią tylko 13% populacji, to niestety odpowiadają za na pewno przynajmniej połowę brutalnych przestępstw. Postępowa lewica uważa, że wszystkie kultury, wszystkie mniejszości są cudowne, wspaniałe. Jak więc radzi sobie lewica z tym faktem? Na, nic nie widzę, nic nie słyszę. A tak w ogóle, to mówienie o tym to jest rasizm. Tymczasem istnieje nierasistowskie wyjaśnienie tego problemu. Dlaczego afroamerykańska subpopulacja jest taka groźna? Bo od wielu dekad rozpada się czarna rodzina. Demokraci postawili na rozdawnictwo dla samotnych matek, co sprawia, że nawet 70% dzieci w czarnych rodzinach w USA wychowuje się bez ojca. A brak ojca ma z reguły bardzo negatywne konsekwencje dla całej rodziny. Około 80% nieletnich, którzy znajdują się w tak zwanym poprawczaku, w więzieniu, wychowywało się bez ojca. 80% gwałcicieli wychowywało się bez ojca. 85% dzieci, które cierpią na poważne zaburzenia psychiczne, wychowywało się bez ojca. Dodatkowo, brak ojca w rodzinie sprawia inne problemy. To 4 razy większe ryzyko biedy. Brak ojca zwiększa narkomanię wśród dzieci. Brak ojca zwiększa ryzyko samobójstwa. Brak ojca to również więcej niechcianych ciąż u córek. I brak ojca to też ryzyko wyższej przestępczości i zaburzeń psychicznych, o czym już wspomniałem. Dlaczego więc lewica nie chce tego przyznać, nie chce tego zobaczyć? Dlaczego najprostszym wyjaśnieniem pozostaje to rasistowskie, że Murzyni, Afroamerykanie, osoby czarnoskóre z USA są w jakimś stopniu gorsze? Gorsze per se. Czemu nikt nie zwraca uwagi na to, że problemem jest tutaj brak ojca? Ano, gdyby lewica to przyznała, musiałaby przyznać, że rodzina składająca się z ojca i matki jest ważna, że jest podstawową komórką społeczeństwa. A tego lewica nie przyzna.